Mamy pomysł. Program Bądź Edu to wspólny mianownik programów edukacyjnych realizowanych przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu w sezonie 2015-2016. Program Tlen, czyli teatralne lekcje nieobowiązkowe, Poruszyciele Wałbrzych, warsztaty teatralne Bądź Edu, Tutaj jest wszystko, program Komplety Teatralne. To działania okołoteatralne mające przede wszystkim poszerzyć pole gry, umożliwić poznanie nowej literatury i otwarcie się na inne dziedziny sztuki. Nowe warsztaty dla młodzieży, dla nauczycieli, dla dorosłych, dla seniorów, czytanie nowości literackich, reportażowych, ale także dziecięcych, współpraca z wydawnictwem Dwie Siostry i nowy projekt Siostranki, wielki projekt taneczny, projekt edukacji tanecznej dla młodzieży pod nazwą Poruszyciele Wałbrzych, który zrealizujemy we współpracy z Instytutem Muzyki Tańca. Udało nam się pozyskać prawie 44 tysiące na realizację tego projektu i zachęcimy młodzież z ośrodków wychowawczych i z wybranych szkół wałbrzyskich do udziału właśnie w takim 4-miesięcznym projekcie edukacji tanecznej. Jest to projekt, który zrealizujemy z wałbrzyskimi twórcami tańca, z zespołem Dawka Energii, ze szkołą tańca Kordex, z zespołem pieśni tańca Wałbrzych, a także z polskimi poza wałbrzyskimi, może tak, twórcami tańca, młodymi choreografami jak Iza Szostak, Marta Ziółek czy Paweł Sakowicz. W październiku i listopadzie Teatr Dramatyczny będzie realizował czytania, spektakle, warsztaty i spotkania oraz debaty w ramach programu Z Ogniem w Głowie 2, który jest projektem międzynarodowym poświęconym teatrowi dla dzieci. Na to przedsięwzięcie teatr uzyskał grant z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W październiku poznamy nowe teksty młodzieżowe, przetłumaczymy je z niemieckiego, porozmawiamy o pedagogice teatru w Polsce i w Niemczech, porozmawiamy o tym, jak tworzy się teatr w szkole w Polsce i w Niemczech, czym te nasze doświadczenia się różnią, jak pracować z nauczycielami, jak w ogóle tworzyć spektakl dla nastolatków, którzy nie są taką grupą ciągle rozpoznaną albo ciągle niewystarczająco i my chcemy to zmieniać. W nowym sezonie teatralnym wiele projektów edukacyjnych będzie miało swoją kontynuację. Między innymi Szaniawski weźmie udział w programie Teatr Polska. Spektakl Za Polska Superstar pokazany zostanie w ośrodkach miejskich pozbawionych teatru. Ważne jest też przede wszystkim to, czemu Bądź Edu służy, bo nie jest to do końca oddzielna gałąź działalności teatralnej, tylko jest to bardzo spójne uzupełnienie właśnie naszego programowania teatru. Jest to pewna filozofia, którą się posługujemy, tak żeby widz nie pozostawał sam, żeby też nie pozostawał sam czasami w konfrontacji z naszym niełatwym repertuarem, bo mamy świadomość, że nasze spektakle często są trudne i być może wymagają dodatkowych kompetencji. Staramy się te kompetencje dawać, staramy się razem z widzem wchodzić w świat teatru, nie zostawiać go samego, tylko właśnie razem budować nasze doświadczenie i doświadczać właśnie teatru.